W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, co zrobić, jak zamiast końcowego orzeczenia lekarskiego za jazdę po pijaku otrzymałeś z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, czyli z WOMP-u, skierowanie do poradni profilaktyki i leczenia uzależnień. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i zacznę od maila internauty gdzieś chyba ze wschodniej Polski. Witam Panie Doktorze, mój problem polega na tym, no wstyd się przyznać, że utraciłem prawo jazdy za jazdę po alkoholu. Prawko zostało zabrane na 2 lata. Jakiś czas temu dostałem skierowanie ze starostwa na tak zwane psychotesty i badania lekarskie. Oczywiście badania psychologiczne przeszedłem bez problemu, no i otrzymałem orzeczenie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami kategorii B. No B, ponieważ tylko takie posiadam. Następnie na badania zdrowotne udałem się do WOMP. Tam też zrobiłem wszystkie wymagane badania. No i pani doktor, do której miałem się zgłosić, w końcu powiedziała, że trzeba czekać na morfologię, bo wyniki będą dnia następnego. Zapytałem ją o orzeczenie, które jest wydawane po tym wszystkim, no a ta pani powiedziała, że trzeba poczekać do 2 tygodni. No i po 2 tygodniach przyszła koperta z WOMP, z pieczątkami, no ale ku mojemu zaskoczeniu nie było to orzeczenie, lecz skierowanie do poradni terapii i profilaktyki uzależnień. No, załączam panu tutaj te 2 załączniki na mailu. Zdumiony tą całą sytuację zadzwoniłem do WOMP, no i otrzymałem odpowiedź, że muszą zgłosić się do najbliższej poradni w swojej okolicy, a tam się wszystkiego dowiem. Oczywiście udałem się do takiej poradni i przedstawiłem to skierowanie, a pani dyrektor powiedziała mi, że za parę tygodni rusza szkolenie psychoedukacyjne dla kierowców, którzy właśnie stracili prawo jazdy po alkoholu. Szkolenie jest niestety płatne i będą to 4 spotkania po 2,5 godziny, a na sam koniec zostanie wydane orzeczenie, a w zasadzie zaświadczenie o odbyciu tego szkolenia, które oczywiście muszę przedstawić w WOMP-ie. No i teraz moje zasadnicze pytanie do Pana. Czy takie zaświadczenie po takim szkoleniu będzie respektowane w WOMP-ie? Czy też zarzucą mi w WOMP-ie, że takie zaświadczenie nie jest ważne tylko dlatego, że muszę przejść terapię leczenia w tej poradni no minimum 6 tygodni? Piszę o tym, ponieważ słyszałem o takich przypadkach. Proszę o odpowiedź i z góry dziękuję. Komentując tą sytuację, no sytuacja w sumie klasyczna. Po pierwsze, w WOMP-ie nie chcą mieć problemu z awanturującym się pacjentem, więc przysyłają pismo do domu. Przez telefon tam zawsze można jakoś się rozłączyć. Żeby było jasne, nie komentuję tego, czy ta terapia będzie słuszna, czy nie będzie. To się okaże tak naprawdę po terapii. Dany lekarz zbadał tego kierowcę, przejrzał jego wyniki, przejrzał jego wszystkie konsultacje, no i podjął jakąś tam decyzję. Natomiast musisz sobie zdawać sprawę, że jest to kolejna dolegliwość finansowa, no ale jeżeli wyniesiesz coś z tej terapii, to być może będzie ona warta Twoich pieniędzy. No nie mówię tutaj o samym odzyskaniu prawa jazdy. No i tak szczerze, nie masz wyjścia, musisz się zgłosić do tej poradni, przejść cały proces szkolenia, niezależnie jaki oni tam Ci proponują. Natomiast jeżeli ta placówka wyda Ci zaświadczenie o ukończonej edukacji na temat tego szkodliwego i ryzykownego używania alkoholu, no to powinni to w tym WOMP-ie zaakceptować, no, niezależnie od czasu trwania tego kursu. No, jakby wiedzieli lepiej, ile kurs ma trwać, no to oni by robili ten kurs, a nie wyspecjalizowana poradnia. Tak prywatnie przypuszczam, że jest to jakaś wewnętrzna procedura tego WOMP-u, wymóg bardziej formalny, kiedy lekarz stwierdzi podejrzenie zespołu uzależnienia od alkoholu, czy sam fakt jego nadużywania. Muszę jednak zdecydowanie podkreślić, że tematyka kursów reedukacyjnych jest zawarta w artykule 99 najnowszej ustawy o kierujących pojazdami i przeczytasz tam, zaczynając od ustępu 1, starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy. No i w punkcie 5, na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii. No jeżeli taż to osoba kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Czyli nie jak kiedyś, jak była w stanie nietrzeźwości, czyli wystarczy nawet stan po użyciu alkoholu.
No i niech to wideo Ci jakoś da przedsmak tego, co się będzie działo, jak zapisy tej ustawy wejdą w życie, jak starostwa zaczną korzystać w pełni ze swoich uprawnień. Gwoli przypomnienia, te kursy będą przeprowadzały wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. Maksymalna cena 500 zł, czyli pewnie będzie cena maksymalna. No i na pewno, jak Cię już złapią, nie będziesz miał sposobu na uniknięcie takiego szkolenia. Na tym w sumie kończę. Jeżeli to wideo Ci się podobało, daj lajka, daj kciuka. Jeżeli Ci w czymś pomogło, udostępnij to na fejsie, czy na Google+, czy na jakimś swoim forum. Natomiast jeżeli miałeś podobny problem z ukończeniem tej edukacji w poradni uzależnień, napisz to oczywiście tutaj koniecznie w komentarzach. Chciałbym również poznać Twoją opinię na temat tych kursów, takich kursów administracyjnych. No, czy to będzie kolejne wyciąganie łapy do kieszeni kierowców i ratowanie finansów WORD? No wiadomo, egzaminów na prawo jazdy coraz mniej, natomiast no, WORDy też z czegoś muszą żyć. No, czy będzie to jakieś odwalanie totalnej sztuki, no, znanej być może Tobie nie od dzisiaj? No ale może jest drugi punkt widzenia, czy po jakimś czasie tejże reedukacji nasz naród będzie jeździł taki trzeźwiutki, no i to wszystko będzie zasługa wprowadzonej przez nasze miłościwe państwo reedukacji przeciwalkoholowej. Nawiasem mówiąc, mam taką swoją opinię na ten temat. Jestem człowiekiem tam w miarę kulturalnym, także wstrzymam się z jej wyrażeniem. Natomiast walkę z alkoholem pamiętam od dzieciństwa. No, przypomniałem sobie właśnie, że tam chyba przed pierwszą komunią, czy przed jakimiś innymi sakramentami składałem jakieś dożywotne przyrzeczenia, prawda? Pamiętam tą godzinę 13, słynną 13, wprowadzoną przez komunę gdzieś już po stanie wojennym, która miała uszczęśliwić naród. No, później jakieś setki okazjonalnych akcji i to wszystko dla dobra naszego polskiego narodu. No, aby było śmieszne, kiedyś nawet w hipermarkecie Tesco odmówiono mi sprzedaży flaszki wódki, bo byłem w mundurze wojskowym. No, miałem wtedy 40 lat, było to po pracy. Trudno było mnie zdecydowanie pomylić z jakimś nastolatkiem. No, jeżeli chcesz wiedzieć, ile mam lat, mam w tej chwili 50, około 50. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz medycyny transportu, lekarz specjalista medycyny transportu. Koniecznie skomentuj ten filmik. Każda Twoja opinia na temat jazdy po alkoholu, kursów po alkoholu, reedukacji po alkoholu, badań po alkoholu jest dla mnie bardzo cenna, bardzo ciekawa i chętnie się z nią zapoznam.